rządowym, więc w momencie, kiedy reprezentowały mnie poszczególne kancelarie prawne, pierwsza kancelaria Baczańska, Szarata, praktycznie maraz, nic nie robiła. Ginęły dowody na etapie kancelarii, ginęły pisma, które składałam, pisząc o naciskach, tak, jakie wywierały, co było główną przyczyną zwolnienia mnie z pracy. Te pisma nie docierały do sądu, zastrzeżenia. Czy pani ma poczucie takie, że wymiar sprawiedliwości, że sąd w tej sytuacji, w której pani się znalazła, stanął po pani stronie? Absolutnie nie, proszę państwa. Widziałam wręcz wzajemny układ towarzysko-urzędniczo-prokuratorsko-sądowy. To był, pani mówi tak, o takim układzie samorządowym. Tak. Proszę państwa, doszło do tego, że kiedy wybieraliśmy, zmienialiśmy już kolejnego pełnomocnika, bo kancelarie zielonogórskie po prostu nie stanęły na wysokości zadania. Miałam wrażenie, że współpracują z prezydentem, inkasują pieniądze, natomiast sprawa utknęła w punkcie martwym. Powiem tak, że kiedy wybraliśmy drugą kancelarię prawniczą zielonogórską, byłam prokurator, która swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w prokuraturze zielonogórskiej rejonowej. Ta pani złożyła skargę kasacyjną od wyroku dzień po terminie. Zrobiła to świadomie. Przez kilka miesięcy ukrywała ten fakt przede mną, abym nie mogła tego zakwestionować. Pani Stanisławo, dajmy w tym momencie odpowiedzieć panu posłowi, który reprezentuje.